Czas naprawdę rozpocząć nową epokę w FC24. Wielu prosiło, ale chyba nie spodziewało się, że to się faktycznie wydarzy. Ale tak, moi drodzy, tryb kariery w takim standardowym pojmowaniu wraca na ten kanał. Bo 11 lat temu, gdy swoją przygodę z YouTube'em zaczął pewien Korneliusz Rzeźwicki z pewnego Bolesławca na Dolnym Śląsku. Siema, witam się z wami już po wygranym meczu 2-1 z Manchesterem City. Podpowiem, że chodziło o mnie. Zacząłem karierę jednym, fantastycznym, perspektywicznym klubem, który wtedy był świeżo po zdobyciu Ligi Mistrzów. Mowa o Chelsea. Natomiast aktualna sytuacja Chelsea to jest po prostu katastrofa. Londyńczycy po wydaniu kolejnych dziesiątek, setek milionów euro po 5 spotkaniach mają 5 punktów na swoim koncie w Premier League i zajmują dopiero 14 miejsce. I jedyny mecz, który wygrali do tej pory w tym sezonie, to starcie z Luton Town, w którym jakimś cudem zdobyli 3 bramki. Mauricio Pochettino naprawdę nie ma łatwego życia. Tym bardziej, że przecież nad nami jest Todd Bowley, który może w każdym dowolnym momencie wpaść na jakiś genialny pomysł dotyczący sprzedaży zawodnika z wyjściowej jedenastki albo sprowadzenia za kuriozalne pieniądze jakiegoś chłopa, który strzelił 2 bramki w 3. lidze portugalskiej. Zapnijcie pasy i usiądźcie wygodnie w fotelach, bo rozpoczynamy nową, mam nadzieję, że piękną przygodę. Cel jej jest bardzo, bardzo prosty. Sprawić, by Chelsea po raz pierwszy od 2017 roku zgarnęła tytuł mistrzowski w Anglii. Sponsorem kanału jest fuksiarz.pl, oficjalny bookmacher La Liga w Polsce. I jak sami widzicie, tą absolutnie katastrofalną sytuację londyńskiej Chelsea odwzorowaliśmy w rzeczywistości. W karierze mamy 23 września i dzisiaj, kiedy to nagrywam, też mamy 23 września. Na naszym koncie porażka z Forest, remis z Bournemouth, spektakularne zwycięstwo z Luton, porażka z West Hamem i remis z Liverpoolem. Wpadamy prosto w ten kocioł czarownic, wpadamy w ten śmietnik, który no niestety zastaliśmy na załączonym obrazku. Do otwarcia okna transferowego mamy równo 100 dni. Przed nami mecz z Aston Villą, którego w rzeczywistości Chelsea też jeszcze nie rozegrała. Potem wyjazdowe starcie w Pucharze Carabao Cup z drugoligowym Leicester, ale to jest Leicester, które jeszcze sezon temu grało w Premier League, więc trzeba mieć ich na uwadze. A potem Fulham, Burnley, Arsenal, Brentford. Naprawdę, naprawdę będzie ciężko, bo zanim ściągniemy tutaj jakichkolwiek zawodników, którzy mogliby potencjalnie wzmocnić nasz skład, musimy radzić sobie z tym, co mamy. I wiele osób twierdzi, że Chelsea to jest absolutnie perfekcyjny, idealny, wręcz wymarzony aktualnie zespół do kariery pod kątem rozwoju. No bo tak, perspektywicznych zawodników jest tutaj pod dostatkiem, ale takich na tu i teraz, już tak wiele nie ma. Oczywiście mamy także całą armię wypożyczonych piłkarzy, bo tego inaczej się nie da nazwać, co zresztą widzicie tutaj na załączonym obrazku. Naszym najlepszym i najwyżej ocenionym zawodnikiem jest oczywiście Christopher Nkunku i pytanie do was, moi drodzy. W rzeczywistości, niestety, ale Francuza oglądać nie będziemy jeszcze przez bardzo, bardzo długi czas, przez zerwane więzadła. Pytanie brzmi, czy uważacie, że warto z Nkunku korzystać w tym trybie kariery, czy jednak też powinniśmy sobie z niego korzystać dopiero potem? W tym momencie ja muszę się tutaj pobawić w jakąś małą rotację i spróbować wyklarować, mimo wszystko, najlepszą jedenastkę na tu i teraz. No dobrze, patrzę na ten skład i szczerze wam powiem, wygląda to zdecydowanie bardziej chujowo, niż mi się wydawało, że wyglądać będzie. Naprawdę, ja rozumiem perspektywy, ja rozumiem inwestowanie w młodzież, ale brakuje tutaj kogoś, kto na tu i teraz zaprowadziłby jakiś ład i skład w tym zespole. I owszem, mamy ogromną głębię składu, ale mamy też tutaj mnóstwo zawodników, z którymi trzeba się zdecydowanie pożegnać, jak na przykład Ciuciurella. Tego chłopa w naszym zespole nie będzie. Czas jednak przejść do tego, co nas najbardziej interesuje, czyli nowości. Między innymi ustalenie strategii zespołu, której to nie mieliśmy okazji ogarnąć. I nasza koncepcja taktyczna. Mamy ustawioną standardową, ale ja zastanawiam się tutaj nad wykorzystaniem właśnie dynamicznych skrzydłowych. Mamy też opcję rozgrywania tiki-taki, gegenpressingu, czy autobus, albo zwykła tradycyjna gra z kontry, czy długie piłki. I myślę, że w przypadku Chelsea gra skrzydłami, gdzie wykorzystywaliśmy pełny potencjał i szerokość boiska, jeżeli chodzi o naszych ofensywnych zawodników, a także tych bocznych obrońców, czy też wahadłowych, jakimi jest Chilwell i James, którzy będą podwajać obecność na tych pozycjach, uważam, że to może być strzał w dziesiątkę. Ale teraz czas się skupić oczywiście na
trenerach. I tutaj myślę, że możemy sobie co jak co, ale pozwolić trochę na trenerów. Mamy także tutaj naszą trenerską listę życzeń, na której to możemy sobie wybrać koncepcję taktyczną, grę skrzydłami, poziom wiedzy, dajmy sobie absolutny ekspert i umiejętności w ofensywie czy w defensywie możemy sobie wytrenować, wyszukać tutaj kogoś. Ale zanim lista życzeń, to zobaczmy, co jest na rynku aktualnie dostępne. Rzućmy zatem okiem, jeżeli chodzi o tych najlepszych trenerów, no to szczerze wam powiem, nie ma za wielu, którzy by pasowali do naszej koncepcji taktycznej. Absolutnie jedynym trenerem, który wpisywałby się w tą naszą koncepcję taktyczną gry skrzydłami, jest zaledwie srebrny Jake Howard, który ma... no najlepiej będzie rozwijał tutaj zdecydowanie pomocników. Zatrudnimy go oczywiście, ale mam nieodparte wrażenie, że jeżeli tak dalej to będzie wyglądać, to będziemy mieli tutaj spore kłopoty i chyba jednak z tejże koncepcji taktycznej trzeba będzie skorzystać szybciej niż później. Chloe Taylor w ogóle wydaje się być cholernie uniwersalny i zastanawia mnie, co gdy zatrudnię tutaj trenera, który no niekoniecznie spełnia się w tej naszej naturalnej taktyce, aczkolwiek, jak sami widzicie, chłop jest niezwykle, niezwykle zdolny, jeżeli chodzi o adaptowanie się. Ma 4 gwiazdki, jeżeli chodzi o ofensywę, więc faktycznie możemy go też wrzucić jako głównego trenera ofensywy, aczkolwiek tutaj on jest po prostu brązowym trenerem. Wstępny sztab mamy stworzony, aczkolwiek wygląda to naprawdę, naprawdę słabo, więc tak, moi drodzy, chyba trzeba będzie jednak skorzystać z tej listy życzeń. Gra skrzydłami, poziom wiedzy spełniony lub wyżej, umiejętność napastnika 4 gwiazdki lub więcej, umiejętność pomocnika 3 gwiazdki lub więcej. Zastosujmy w takim razie to i zobaczmy, co to nam przyniesie. Aktualnie mamy 4 gwiazdki w ofensywie, słabo, 7 w pomocy, 3 w obronie i 4 na bramce. Nie wygląda to najlepiej. Najbardziej kuleje blok defensywny, w którym to paradoksalnie powinniśmy mieć tych punktów najwięcej. Ale jak sami widzicie, jeżeli chodzi o obronę, mamy do dyspozycji tylko 3 trenerów, którzy mają tutaj 3 gwiazdki, jeżeli chodzi o umiejętność zmniejszenia czasu realizacji planu rozwoju piłkarza i nie pasują do naszej koncepcji. Po drobnych korektach wygląda to następująco i sami widzicie nade mną, jak to wpływa na rozwój określonych piłkarzy. W takim wypadku czas na coś bardzo żmudnego, ale jednocześnie coś, co będzie oczywiście tutaj wspierane, czyli nic innego jak rozwój. No i teraz możemy zobaczyć bardzo ładnie wpływ tego rozwoju w rzeczywistości. Dzięki tej naszej premii, która gwarantuje aż 35% punktów do rozwoju, Christopher Nkunku na rozwój na 87 punktów overalla musiałby czekać 35 tygodni, a tak czeka zaledwie 23. A oczywiście Thiago Silva już spada mu overall, więc on będzie użyteczny co, przez 3 mecze? Naszym zadaniem niezwykle ważnym w trybie kariery będzie też sprawienie, żeby Michajło Mudryk strzelił w końcu bramkę. No dobrze, koncepcje treningowe, jak sami widzicie, mamy ustalone. Thiago Silva, ba, on zdążył nawet już spaść z 84 punktów overalla do 83. Fenomenalnie. Mówiłem wam także, że z kilkoma zawodnikami ja się tutaj definitywnie rozstanę i tak też będzie. Na chwilę przerywamy nadawanie komunikatu z budowy Chelsea nowej, bo moi drodzy, chciałbym wam przypomnieć o specjalnej ofercie, którą kto przygotował specjalnie dla was oficjalny partner naszego kanału, czyli Fuksiarz.pl, oficjalny bookmacher La Liga w Polsce. Oczywiście apkę Fuksiarza możecie zainstalować na dowolnym urządzeniu z Androidem czy z iOS-em, whatever. No i właśnie, zbliżają się derby Madrytu. Nie ukrywam, że to jest mecz, który bardzo, bardzo rozbudza wyobraźnię. Ja osobiście uważam, że mimo mojej sympatii dla Rochi Blancos, to jednak królewscy będą górą w tym starciu. Ale przede wszystkim uważam, że Atletico nie wytrzyma ciśnienia, a kurs na zaledwie 4 żółte kartki dla Atletico w takim meczu, w takich derbach jest nader kuszący, zatem moi drodzy, tak wygląda mój kupon. A wam oczywiście przypominam o zakładzie bez ryzyka w wysokości 300 zł, a także o darmowym freebecie w wysokości 20 zł na La Liga właśnie, więc chociażby te derby Madrytu przeze mnie wspomniane warto obstawić, korzystając właśnie z tego freebeta. Pamiętajcie, że oferta jest skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich i szczegóły jej znajdziecie w linku w opisie. Człowiek bardzo chciałby jeszcze się zająć strategią, planem treningowym i tak dalej, ale goni nas mecz z Aston Villą i mamy informację o tym, że Christopher Nkunku powinien zagrać. No wiem, ja mu dam zagrać, ale pamiętajcie, drodzy widzowie, do was należy decyzja. Jeżeli powiecie, że Nkunku ma nie grać do nowego roku, to nie gra. Czas na dzień meczowy i Aston Villa też będzie grała skrzydłami, zatem rzućmy okiem sobie na raport przedmeczowy, jak to tutaj
wygląda. Prawdopodobny skład: Leon Bailey i Watkins ustawieni na ataku, Ramsey i Zaniolo na skrzydle i warto obserwować Matiego Casha i Zaniolo. To, że Matiego Casha warto obserwować, dobrze wiemy, bo naprawdę, naprawdę ma niezłą formę. Ostatnie 5 meczów to są 2 zwycięstwa, 2 porażki i remis, więc też nie są w takiej idealnej sytuacji. No i oczywiście, Martinez na bramce to jest też zawodnik, na którego trzeba uważać, ale Legia Warszawa pokazała, że da się Aston Villa jak najbardziej pokonać i owszem, grali tam ze składem mocno w jakiś sposób rezerwowym, ale mimo wszystko podoba mi się to, że ten Mati Cash jest tutaj wyróżniony. Podoba mi się to, że Zaniolo również. Mamy przeanalizowany cały układ tego zespołu. Mam wrażenie, że żeby powstrzymywać nieco tak ustawionych skrzydłowych po stronie Aston Villa, powinniśmy przede wszystkim grać szeroko rozstawioną i nieco wyżej podniesioną defensywą, żeby oni mogli te ich ataki rozbijać wcześniej albo łapać ich na potencjalne pułapki offside'owe. Natomiast jeżeli chodzi o statystyki tego zespołu, najgroźniejszym strzelcem jest do tej pory Oli Watkins. 2 bramki, 1 asysta, ale trzeba też zwracać uwagę na Alexa Moreno. Przygotujmy zatem jeszcze sesję treningową, aby zdobyć tymczasowy styl gry dla uczestniczących w tej serii zawodników i jak najbardziej zróbmy to. Problemy ze strzelaniem i ofensywą Chelsea musimy rozwiązać w taki sposób, własnoręcznie. Niestety, towarzysze i towarzyszki, poległem. Zatem tymczasowe style gry nie dla mnie. Moi drodzy, oficjalnie rozpoczynamy nasz pierwszy mecz w trybie kariery. W miejsce wykartkowanego Moisesa Caicedo wskoczył oczywiście Lavia. No i teraz jestem ciekaw, jak będzie się układać ta współpraca, więc przejdźmy sobie tutaj w tryb widza, aczkolwiek nie wiem, czy kamera klasyczna będzie tutaj odpowiednia. Możemy poprosić ich, żeby teraz presowali tutaj zespołowo, zatem zarzućmy ten pressing zespołowy. Oli Watkins, no i dzieje się niestety to, co mieliśmy w tym raporcie przedmeczowym. Aston Villa 1-0, poczekali tylko na wyjście z drugiej linii jednego zawodnika i niestety no niezbyt intensywny był ten pressing, o który poprosiłem moich zawodników. Nie chcąc specjalnie tutaj szukać winnych, ale Benoît Badiashile nie popisał się. Spróbujmy uaktywnić zatem ofensywnych wahadłowych, a także podłączyć Christophera Nkunku jako tego dodatkowego napastnika. Teraz Lavia na skrzydle będzie szukał opcji do środkowania. Jest zagranie do Mudryka, świetnie Nicolas Jackson może oddać strzał na bramkę. Pomylił się, broni Martinez. Enzo Fernandez. Stałe fragmenty gry powinny być też raczej naszą siłą. I teraz Raheem Sterling, Reece James. Bardzo dobrze, Raheem Sterling, jeszcze próba dobitki, Reece James od razu znowu broni Martinez. Swoją drogą, tyle mówiłem o tym, że Christophera Nkunku tutaj być nie powinno, ale Reece'a Jamesa również Nkunku głową. Natychmiast rozbity ten atak po stronie Aston Villa i ruszamy z kontratakiem. Christopher Nkunku jest w polu karnym. Panie sędzio, no oczywistym jest, że tutaj był faul. Ale tu w ogóle nie ma nad czym dyskutować. Nicolas Jackson zdecydowanie był faulowany. I teraz wszystko w nogach, rękach i głowie Enzo Fernandesa. Enzo kontra Alvaro Martinez, Argentyńczyk na bramce, lepszy od strzeleckiego, a raczej strzelającego Argentyńczyka. Pięknie się zaczyna ten tryb kariery, moi drodzy. Będzie naprawdę ciekawie. I już Zaniolo, oczywiście skrzydłem. W środku mają już 2 napastników. Mykhajło Mudryk, gdzie jest Chilwell? Dobrze, że Thiago Silva, mimo lat, jest takim profesorem. Raz jeszcze, proszę uruchomić pressing zespołowy, żeby oni nie mieli takiej przestrzeni, tylu możliwości rozegrania, ale to w ogóle nie funkcjonuje. Benoît Badiashile teraz na całe szczęście wyciągnął wnioski po tej pierwszej akcji. Ostatnia akcja pierwszej połowy, Mykhajło Mudryk na skrzydle będzie miał okazję do dośrodkowania piłki, ale Mati Cash, no mieliśmy na niego zwracać uwagę i na razie kompletnie sobie Ukrainiec nie radzi. Z no Polakiem rodakiem oczywiście. Za nami 45 minut gry. Jeżeli chodzi o statystyki, wyglądają one tak, jak wiele meczów Chelsea wygląda w rzeczywistości, czyli strzelają, ale absolutnie nie ma to przełożenia na jakiekolwiek bramki. Natomiast przeciwnik jest wyrachowany bez granic. Bacznie się przyglądam Mauricio Pochettino i oczywiście praktycznie cały zespół Londyńczyków jest na połowie Aston Villa, ale nic z tego nie wychodzi. Może teraz? No to jest niemożliwe. Jak nie z 11 metrów, to z 8. Martinez pokonuje Enzo Fernandeza. Raheem Sterling bardzo dobrze wdziera się w pole karne. No podaj do tego Jacksona. Co ty robisz, Sterling? To jest nieakceptowalne. Druga akcja Villa w tym meczu. Jezu Chryste.
i drugi gol. Mati Cash, no nie wytrzymam. Blok defensywny jest tak poskładany, że to się w głowie nie mieści. Fenomenalnie go tutaj znalazł, kompletnie nie krył, nie asekurował. Ani wspierający blok defensywny Mudryk, ani Chilwell. Gdzie w ogóle Chilwell był? Sytuacja jest absolutnie kryzysowa, dlatego decydujemy się nie tylko na zmiany personalne, ale i taktyczne. Panowie, proszę, rozruszajmy to, jeszcze jest sporo czasu. Patrzcie, jak pięknie mogę sobie analizować występ Mudryka. Ten to daje popis. I raz jeszcze, Villa, Oli Watkins, Dobajleja, no ratuje nas tylko... Tylko dobra prezencja Sancheza. Zaniolo raz jeszcze wypuszczony skrzydłowy, ale Colwill bardzo dobrze, wysoko zaasekurował. I teraz mamy okazję do kontry, byleby tylko tutaj Madueke go wspierał do samego końca. Colwill przez środek do Nkunku. 88 minuta, Nkunku, kapitalna kontrola, broja, jeszcze Gallagher. Gallagher! No ten Martinez jest niepoważny. A Villa bez litości leci po trzecią bramkę. Zaniolo, tam już jest w środku Oli Watkins. Zaniolo, czy on odegra do Anglika? Znalazł Moreno. Zaniolo będzie miał okazję do oddania strzału. Moreno kapitalnie zwiódł nasz blok defensywny. Znowu ratuje nas Sanchez. Nie mam absolutnie żadnego wytłumaczenia. Zawiodło wszystko. Przez fatalną grę w ofensywie, bo po prostu katastrofalne ustawianie się w bloku defensywnym, zostawienie takich przestrzeni, w jakie po prostu Oli Watkins, Zaniolo, Mati Cash, Bailey i reszta spółki wjeżdżali. Jak na rozgrzanym maśle, albo jak po maśle, a nie rozgrzanym maśle. No bierzemy na twarz tą konferencję prasową, no bo co mamy powiedzieć? Czy sztab trenerski nie uważa, że Caicedo pomógłby dziś drużynie w uzyskaniu... Nie możemy polegać na nieobecnym i patrzymy na zespół, a nie na jednostki, tak powiedzmy. O, może w taki sposób. Czy Moises może grać, czy też nie może? Musimy ciężko pracować i poprawiać naszą dyspozycję. Zgadzam się z tym. Dwa mecze, a zespół Chelsea nadal bez zwycięstwa. Czy klub Aston Villa udowodnił, że ma lepszy zespół? To przejściowe. Tak powiedzmy, klub Aston Villa wygrał, ale w przyszłości chłopcy pokażą, na co ich stać. Co dziś poszło nie tak? Nie graliśmy zgodnie z ustaleniami, tutaj wszystko, absolutnie wszystko poszło nie tak. A już za chwilę, już za moment, gramy przecież mecz z Leicester City w Carabao Cup. Jeżeli chodzi o aspekt kondycyjny, jesteśmy totalnie zniszczeni. Dlatego czas na plan treningowy, na którym to skupimy się zdecydowanie. Zdecydowanie na kondycji. I możemy to zastosować po prostu dla całej wyjściowej jedenastki. Swoją drogą nie rzuciliśmy okiem na nasze cele w ogóle. Mamy zakwalifikować się do Champions League, wprowadzić jednego juniora do drużyny seniorów w ciągu dwóch sezonów i dać mu szansę gry w 5 meczach, okej. I w ciągu dwóch sezonów zwiększyć wartość klubu o 15%. No dobra. A jeżeli chodzi o szkółkę juniorów, tutaj raczej wiele się nie zmieniło, poza tym, że mamy tutaj oczywiście Gabriele Contiego, który wygląda fenomenalnie. Bardzo mi się podoba, że sztab trenerski wpływa także na prędkość rozwoju naszych zawodników w szkółce juniorskiej, więc jeżeli byśmy chcieli komuś zmienić pozycję, chcielibyśmy kogoś rozwinąć na jakąś pozycję, to bezproblemowo jesteśmy w stanie to zrobić. I to bardzo dobrze. Christopher Nkunku sugeruje, że z chęcią by odpoczął. Nie no, luz, absolutnie. Mamy na tyle komfortowe sytuacje, że damy sobie radę. Przed nami starcie z Leicester City. To z kolei ma grać długimi piłkami. Jeżeli chodzi o ich raport w drużynie, mamy przewidywaną jedenastkę. W koncepcji taktycznej nie ma absolutnie żadnego wyszczególnionego zawodnika, ale jeżeli chodzi o ostatnie 5 meczów, radzą sobie oni całkiem nieźle. Nam z kolei może udałoby się w końcu wybrać jakiś trening, który by realnie wpłynął na naszych zawodników i przede wszystkim może trening, który byłbym w stanie ukończyć prawidłowo. Rhys James, asekurujemy tutaj oczywiście Raheema Sterlinga. Rhys James, ale to zrobiłem. Tak, nad tym elementem też trzeba będzie popracować. Skład pozmieniany, czy to coś nam przyniesie? Nie wiem. Czemu my w takich strojach gramy? Co jest? Gramy w tych takich bazowych koszulkach, które się pokazują w jakichś zbagowanych animacjach. No to fenomenalnie się to zaczęło. No dobrze. Michajło, czas na wielkie przebudzenie. Czy Mudryk w końcu strzeli bramkę? Czy w pierwszym odcinku tej kariery Mudryk strzeli bramkę, to by było coś pięknego, ale chyba surrealistycznego. Chilwell na skrzydle, będzie miał okazję do dośrodkowania, tam już jest przygotowany Nicolas Jackson, raz jeszcze Michajło Mudryk, przedłuża do Palmera, Moises Caicedo, Jackson, chyba za dużo. Tymczasem Leicester City, Ricardo Pereira, już rozprowadzają tę futbolówkę, próbuje to asekurować troszeczkę nieudolnie. Chilwell, okej, to dośrodkowanie było beznadziejne. Mavi Didi, Malo Gusto, bardzo dobry przechwyt i już Raheem Sterling. Ta współpraca ich na początku tego sezonu wyglądała naprawdę obiecująco. Pytanie, czy to się przełoży także na mecz pucharowy. Raheem Sterling, idzie mu w sukursy, bardzo dobrze. Nicolas Jackson ma dużo przestrzeni, może zagrać do Mudryka, czego oczywiście nie zrobił. I mamy okazję do kontry. Pat Sondaka i Leicester City prowadzi 1-0. Fenomenalnie.
Ależ teraz piła zagrana. Jezu, mamy ogromne szczęście, że to nie leciało w światło bramki. Pierwsza połowa za nami, a wygląda to dokładnie tak samo katastrofalnie jak w meczu z Aston Villą, a może i nawet gorzej. A co ciekawe, mecz przeciwko nam rozgrywa Cesare Casadei, czyli ten zawodnik w Leicester City, który gra z numerem 7. To jest oczywiście nasz piłkarz, który jest do listów wypożyczony. Ian Madsen, bardzo dobre wejście z ławki rezerwowych. Noni ma duekę, bardzo dobra wysokość, ma okazję zagrać na przedpole. Świetne dogranie Gallagher, Connor Cody jednak broni. Wilfred Ndidi, Cesare Casadei broni Robert Sanchez. 82 minuta, rzut rożny, strzał, który broni Robert Sanchez. I wydawać by się mogło, że nasza drużyna jakoś rozpaczliwie ruszy do ofensywy, ale otóż nie. Leicester City, 2-0. Drodzy widzowie, będzie ciężko, cholernie ciężko.